Szczęść Boże, bułka z masłem, czyli coś wam powiem wielkopostnie. Znów te kamienie, które tak łatwo jest podnieść i rzucić. Czasem dla strachu, a czasem z nienawiści. Nienawiść do Jezusa nie pojawia się za to, co czyni, ale za to, kim jest. I choć jest Synem Bożym, to Żydzi nie dają temu wiary. Byliby skłonni uwierzyć we wszystko, ale nie w to, że człowiek jest Bogiem. Bo przecież nikt z nas nim nie jest. Jeden jest tylko Pan i Ojciec. Pan Jezus, tak bardzo nienawidzony przez swoich wrogów, cały czas o nich walczy. Walczy o ich dobro. W końcu przyszedł na świat, by zbawić wszystkich, a nie tylko niektórych. Jednak to już czytaliśmy w czasie Bożego Narodzenia. Słowo przyszło do swojej własności, lecz swoi go nie przyjęli. I sam Jezus to skomentował kilka rozdziałów wcześniej. Nie przyjęliście mnie, bo przyszedłem w imieniu Ojca mego. Gdyby jednak przybył kto inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli. To wszystko brzmi jak tajemnica, w której sam Bóg przegrywa walkę o nasze dobro. Chrystus nie wstydzi się swojej tożsamości Syna Bożego, nie wypiera się zażyłej relacji z Ojcem. Potrafi wiernie trwać w tym, co zaczął realizować i pozostanie wierny do końca. Pięknym obrazem jest odejście Jezusa znów nad Jordan, gdzie przyjął chrzest, gdzie usłyszał świadectwo Ojca, gdzie wszystko się zaczęło. Odbieram to jako wskazanie, które ma nam pomóc ponownie zobaczyć, kim jesteśmy my, kim jest Jezus i kim jest Ojciec. Bo gdy zbytnio zapędzimy się w swoich działaniach, zatracając siebie i cel, jaki nam przyświecał, potrzebny jest powrót do źródła, by zacząć od nowa. Czasem lepiej jest coś zburzyć, niż budować posąg na glinianych nogach, który szybko może się obalić i wiele swoim upadkiem spowodować zniszczeń. Wszyscy otrzymaliśmy od Boga coś z Jego natury. Rozum, wolną wolę i zdolność kochania. Do tego jeszcze jedną rzecz otrzymaliśmy. Dziecięstwo Boże. Przeciwnicy Jezusa zamknęli się na ten dar. Odrzucili Go z własnej chęci. Nie chcieli zrozumieć, że wiara w Jezusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka łączy nas z Nim i sprawia, że już tu, na ziemi, zaczynamy żyć życiem samego Boga. Dobrą myślą obdarza nas święty Augustyn, który powiedział: uwierz, abyś zrozumiał i zrozum, abyś uwierzył. To porywanie kamieni wyraża tak wiele, co nosimy w naszym sercu. To kamienie żalu, gniewu, zazdrości, niechęci. Rzucamy nimi w tych, którzy w naszej ocenie na to zasłużyli. Rzucamy, choć nie mamy takiego samego wglądu w sumienia i serca ludzi, jakie miał Jezus. Temu porywaniu towarzyszą emocje, przez które często tracimy kontrolę nad sobą. Nieuzasadniony krzyk na dziecko, kłótnia ze współmałżonkiem, spieranie się czy obmowa współpracownika. Wybuchamy jak wulkan i trzeba ten pożar w nas ugasić. Bóg jest Ojcem, a my dziećmi. Nawet jeżeli jesteśmy grzeszni, to i tak zawsze jesteśmy dziećmi. Ojciec umiłował świat, że poświęcił za nas swojego Syna. I okazuje się, że bez wiary ani rusz. Jezus mówi do nas: jeżeli jednak dokonuję tych cudów, to choćbyście we mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu. Nie kamienujmy Jezusa za to, że jest dobry, ale powróćmy do miejsc, gdzie o Nim słyszeliśmy, do początku, gdzie nas dotknął, by na nowo zobaczyć, że to wszystko, co o Nim jest mówione, to prawda. I by nasza wiara została pogłębiona. Z Panem Bogiem.